To jest podcast biegacza, a ja nazywam się Paweł Matner, więc słuchaj, biegaj i bądź zdrowy, bo tego właśnie chcesz. Jedziemy! Regeneracja po maratonie. Jak zregenerować swoje obolałe nogi po takim wyczerpującym dystansie, jakim jest dystans królewski, czyli 42 km, 195 metrów morderczej walki. Zapraszam do odcinka. Regeneracja z Waszych zmęczonych, obolałych, mocno zniszczonych nóg po maratonie to coś, czego potrzebujecie. Jak się za to zabrać? Jak zregenerować swoje nóżki, aby zrobić im naprawdę dobrze? Przede wszystkim powinniście chociaż na parę dni odpuścić bieganie. To jest najważniejsza kwestia. Kolejną kwestią jest to, że obolałe nóżki lubią chłodek. Więc przedstawiam Wam najlepszy sposób na regenerację nóg po maratonie i nie tylko, czyli automasaż lodem. Dlaczego masaż, a nie okład? No bo masując aktywnie, cały czas drażnimy wolne zakończenia nerwowe w skórze, no i naczynia krwionośne oraz stopniowo dozując sobie dawkę ucisku, możemy wejść głębiej w tkanki i w ten sposób pobudzać i masować sobie nasze mięśnie. Kolejną sprawą jest to, że okło robiąc klasyczny okład, to mamy ryzyko tutaj odmrożenia tkanki. A masując też przepompowujemy krew ku górze, więc zapewniamy dzięki temu lepsze odżywienie naszych tkanek. Więc w taki sposób działając, działamy lepiej, skuteczniej i efektywniej. Więc automasaż lodem. Jak się za to zabrać? Jak wykonać swój profesjonalny masażer lodowy, domowy masażer lodowy trenera Matnera. Więc tak, no, jeżeli jesz jogurt, lubisz jogurciki, no to zalej duży kubek po jogurcie wodą i wstaw do zamrażarki na kilka godzin. Jeżeli nie, jeżeli jesteś po maratonie, walnęłeś tego browara, no to ten kubeczek plastikowy czy papierowy zalej wodą i zostaw w lodówce, niech się zrobi z tego lód. Później, po tych paru godzinach, jeżeli już to jest gotowe, wyciągamy z tego plastikowego pudełka, łapiemy przez szmatkę, kładziemy się na podłodze. Oczywiście warto zabezpieczyć tę podłogę ręcznikiem, żeby tam się nikt na nas nie dar, że nachlapaliśmy na podłodze i jest kałuża, więc zadbajcie o to. I siedzimy sobie i masujemy nasze kończyny dolne, czyli nasze nóżki, od łydek zaczynając ku górze, idąc ruchem okrężnym, stopniowo dozując sobie siłę ucisku tak, żeby było nam przyjemnie. Oczywiście na początku będzie nam zimno, będzie się wzdrygać, ale później będzie to coraz to przyjemniejsze, takie fajne odświeżenie naszych nóżek, bardzo przyjemne i ten stopień ucisku. Jak dozować? Najpierw będzie to delikatny, potem coraz mocniejszy, coraz mocniej będziecie mogli tutaj większą siłę dawkować sobie do Waszych nóg, żeby faktycznie dobrze je zregenerować. Jak długo masować nasze nogi? Tak długo, aż rozpuści się ten lód. Podzielić sobie mniej więcej na połowę jedną nogę i drugą nogę i jedziemy. Achillesy, łydki, całe podudzia, bok uda, tył uda, przód uda. Miejsca, które może nas gdzieś tam bardziej bolą, to już sami będziecie czuli, jak tam masujecie, więc to też domyślnie będziecie widzieli, jak, gdzie i w którym miejscu dłużej się skupić na tym miejscu. Warto i w ogóle zachęcam Was do tego, aby taki automasaż lodem poprzedzić rolowaniem. Rolowaniem wolnym, powolnym, takim bolesnym naszych nóżek i po takim rolowaniu. Rolujemy łydkę, 10 przejazdów, 20. Trzymamy rozciągnięcie, 2-3 minuty w pozycji niebolesnej, nie szarpiemy, nie nagrywamy włókien mięśniowych. W taki sposób przeprowadzone rozciąganie, w taki prawidłowy sposób warto je wykonać i nie jest ono przeciwwskazaniem do tego, żeby robić je zaraz po wysiłku.
bo często gdzieś tam się słyszy, że nie można się rozciągać po ekstremalnych wysiłkach. Tak, jeżeli robi się to w zły sposób, szarpiąc, nadrywając włókna mięśniowe i robiąc sobie krzywdę. Jeżeli wykonujemy to w prawidłowy sposób, nie robimy sobie nic złego, więc przeroluj porządnie łydeczkę, 10-20 przejazdów, wolno bolesnie przytrzymaj to rozciągnięcie przy ścianie, 2-3 minuty w pozycji niebolesnej rozciągniętej i wróć z powrotem na roller. Po drugie rolowanie już powinno być mniej bolesne albo w ogóle. I po tym, jeżeli tak przejedziemy sobie każdy mięsień, ten automasaż lodem, który naprawdę odświeży Wam Wasze nóżki, które na drugi dzień Wam za to podziękują. Więc zadbajcie o to. To jest taki najlepszy, według mnie, najlepszy sposób sprawdzony na nogi po maratonie. Oczywiście jodzio i super i w ogóle wow, było do tego jeszcze dołączyć masaż takim wałkiem z kolcami. Ja mam taki wałeczek z kolcami, który fajnie można ze sobą zabrać wszędzie. On działa odżywczo, regeneracyjnie, antycelulitowo i pobudza też nasze tutaj receptory nerwowe naszych mięśni, więc w taki sposób działając też naprawdę mamy tutaj domowe spa. Jakbyśmy co najmniej byli u jakiegoś świetnego fizjoterapeuty, sami możemy sobie pomóc, więc wykorzystujcie tą wiedzę, działajcie samodzielnie, usprawniajcie się, biegajcie i bądźcie zdrowi. Jeśli podobał się Tobie ten odcinek, wyślij go komuś, wyślij swojemu znajomemu, który właśnie biegł maraton, biegł na piątkę, dychę, albo szykuje się do jakiegoś biegu, żeby on też wiedział, jak się dobrze zregenerować, bo generalnie chodzi w tym bieganiu o to, żeby biegać jak najdłużej, jak najfajniej, z uśmiechem na twarzy i zdrowiu. Więc biegaj i bądź zdrowy. Dziękuję za słuchanie. Pozdrawiam. Cześć.